takie wrażenie zrobił na mnie celulik cywilski. Tego nie mogę panu powiedzieć. Ale ten nasz lokator przez cały ten wieczór patrzył na mnie tak dobrze. Tak mile mówił. Zaraz zorientowałam się, że za to on chciał mnie tylko wybadać, proponując, żebym sama z nim pojechała. Położyłam się spać taka dumna, taka wesoła. Serce mi tak biło, aż dostałam gorączki i bredziłam coś o cyryliku sewilskim. Myślałam, że potem będzie nas tak coraz częściej odwiedzać. Ale było inaczej. Prawie zupełnie przestał do nas przychodzić. Przyjdzie mniej więcej raz na miesiąc i to tylko po to, żeby zaprosić do teatru. Owszem, potem dwa razy jeszcze byliśmy. Tylko że z tego, to ja już w ogóle nie byłam zadowolona. Zauważyłam, że mu po prostu jest mnie żal, że jestem w takiej niewoli u babki. Nic więcej. Akurat rok temu, w maju, przychodzi do nas lokator i mówi, że załatwił tu już zupełnie swoje sprawy i że musi znowu jechać na rok do Moskwy. Kiedym to usłyszała, pobladłam i padłam na krzesło jak nieżywa. Babcia nic nie zauważyła, a on, oświadczywszy, że wyjeżdża, ukłonił się i wyszedł. No cóż miałam robić? Myślałam i myślałam. Martwiłam się. Martwiłam. No i zdecydowałam się. Postanowiłam, że wszystko skończę wieczorem, kiedy babcia pójdzie spać. Tak też się stało. Zawiązałam węzełek wszystkie ubrania, jakie miałam. Tyle bielizny, ile było potrzeba. I z tym węzełkiem w ręku, na wpół żywa, poszłam na facjatkę do naszego lokatora. Myślę, że szłam chyba całą godzinę. A kiedy otworzyłam drzwi, on aż krzyknął, patrząc na mnie. Myślał, że to jakieś widmo. I pobiegł podać mi wody, bo ledwie trzymało się na nogach. Serce to mi tak biło, że aż głowa bolała i zmysły mi się mąciły. A kiedy się odwróciłam, zaczęłam po prostu od tego, że położyłam ten węzełek na jego łóżku. Usiadłam obok niego. Ukryłam twarz w dłoniach i rozpłakałam się, że się z tymi łzami. Zdaje się, że on od razu wszystko zrozumiał. Stał przede mną taki blady i tak smutno na mnie patrzył.